Hej, 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 cześć, czołem wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Felicjan i kolejny odcinek serii Fallouta New Vegas. No cóż, jeszcze tutaj jesteśmy w rozpadlinie na chwilę, no bo po pierwsze do Mili się trzeba dostać, po drugie znaleźć jeszcze dwie części Idiego i trzy bombki. Oczywiście te części Idiego zaraz jedną już znajdziemy, ale najpierw chciałbym sobie pójść tą drogą, która ma nas zaprowadzić wprost do... Mili kuriera. Kurde, się tutaj znalazł cieć. O, hajsy. Daj. Przydałem trochę rzeczy przy okazji, żeby sobie zrobić jeszcze jeden achievement, ale nie wiem, czy mi go zaliczyło. Mianowicie kupiłem sobie trzy ulepszenia do czerwonego blasku. O Jezu, jak tu świeci. Mila kuriera. Odważ się zwiedzić Mila kuriera. Ale to promieniowanie jest niezłe. O, dopiero co sprzedałem rakiety. Już na szczęście idą z powrotem tam, gdzie trzeba. Antyrady zależy sobie ze 2. Radeksy. Ci już zaczynają. Napromieniowany, zaznaczony. Kurde, ile was tam? Łódź się, panie. Ile was tam jest? O kurde. Wszystkiego za jest za dużo. Przecież ja jednego zabiłem, a tu jeszcze z trzech kolejnych chyba biegło. Dobra, w ogóle jak to wygląda, jeżeli chodzi o mapę? Zaraz musimy sprawdzić. A, jesteśmy tutaj prawie, że na miejscu. Dobra. A że ja chcę to zwiedzić. Antyracę weźmy jeden. Radeksy Z2. Odważ się zwiedzić Mile kuriera. A to jak to wygląda tutaj? Ogólnie. Aha, no tak jeszcze nie widać całości. No cóż. Weźmy sobie może ze Steam paczki jeszcze jakieś. Bo... no nie wygląda to najlepiej. Koleś, no nie biegaj. Nie strajfuj. Idzie kolejny. No co, nie mogę trafić? Są jaja jakieś. O! Ja tam widziałem bombę. Przedwojenne pieniądze. Oj, oj, oj. Jest bombka. No. Oh, fuck. Cudnie. Po prostu cudnie. Tego drugiego by się nie spodziewałem. Mamy jeszcze ten detonator laserowy? Mamy. A, bo one dwa od razu we mnie nawalają. To będzie ciężkie do przejścia. Ale mamy kolejną bombkę. Jeszcze tylko trzy, że musimy znaleźć, będzie dobrze. Znaczy dwie teraz już, jak tą wysadzimy. Napromieniowany. No nie, ze pleców mi wylazł. A to chyba do nich należy ten ogólnie... ten tutaj jeden i drugi szpon. Bo... widzicie, że to leci tak jakby na nas od razu. Że ty...
Nie! Nie teraz. No właśnie, nie teraz. Jeszcze kilka razy chyba nam zejdzie, zanim pokonamy te szpony. Znaczy ogólnie trzeba było w lepszy pancerz wspomagany sobie zainwestować. Teraz sobie przeładujmy. I od razu tego. O tak. Flash. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Nie trafiłem! To może sporo kosztować. A już nie. Już mniej mnie kosztowało. Karabin strzelca wyborowego. I co oni tak z tego łupają? Aż tak? Niby tu nie widzi, tylko tutaj. Dobra, no to spoko. Wysadźmy za tym. Tą bombkę. Poszukajmy jeszcze dwóch zaległych. Znaczy, no. Zaległych. Dwóch kolejnych. Żarcie. Nie biegaj. No tak. Mam jakieś torby? Gdzie tam? Gdzie tam? Nie mam nic z tych rzeczy. Mesjasz. Dobra, w korpus go. Ciechnie. My? Co? No. Ale z zapasów nam tu dali. Wow. Już. Nie dość, że żarcia, no to spoko akurat. Coś broń nam tutaj dali? Nie, amunicji, sporo. Polski szczyt. Kurde. Dobra, to znowu musimy niestety sobie włączyć TGM-a. Też nie chciałbym tego robić. Bo tu trzeba zrobić research mały. Dobra, to schowajmy to na razie może do jednej skrzyni. I po prostu tutaj ewentualnie się wróci. Oto. Zróbmy tak. Nie, te mało ważą. Te, które są ciężkie. No właśnie te, na ten przykład. Te też. No. To nie są takie ciężkie. Kurde, no to co? Tutaj jeszcze tak zajęło mi miejsca. Już jakoś mega tutaj dużo to tego nie zabrałem. Dobra, weźmy jednak te, zostawmy. 5,56 mm, no dobra, no te... Tu też dużo nie ważą. Coś jeszcze musiałem zabrać. Coś jeszcze musiało być, co... Te posiłki to jest 2. Jeszcze wino z fasolą 3. Super steampaki po 1. No musiałem coś tu zabrać, bez kitu. Dobra. Jeszcze... Stawmy w takim razie.
Przebijające 97, już trochę lepiej. 308, 23. O, no. No i teraz jesteśmy troszeczkę odciążeni. Niestety amunicji tutaj to nikt nam nie żałuje, a jest na tyle dużo, jest na częściowo, część nie jest tak ciężka. Dobra, położony na łopaty. Nie, na serio, to trzeba będzie przyjść. Przyjść sobie. Z jakimś sprzętem do przenoszenia tego wszystkiego, bo jest tego za dużo. Jest tego po prostu za dużo. Wow! Wow, wow, wow. Od razu to zakładamy. No. Jeszcze 5 za dużo, tak? Super. Okej. Jestem odporny na niektóre rzeczy. Weszli na mnie, kurde. Ty, ty jesteś? Tutaj. No i zniszczyłem. Ogniwo. Zabij wszystko. Nic. Łocie, panie. Cudnie. Zacząłem przeładowywać. Tu jeszcze są trzy. O, żebym się wkopał teraz zapisem. Ale żebym się teraz zakopał. Żebym się wkopał. No tak. Może wykorzystam jakoś ich głupotę. Może. Widzieliście, jak ten jeden się zablokował i te dwa w ogóle gdzieś uciekły? Także może coś z tego będzie. Fresh delayed. Nie! No, nie mogłem teraz się ruszyć nawet do tyłu. No tak trzaskają mnie na dwa hity, nie? Tak, ta zbroja tak właściwie nie daje wiele. No i dupa, dobra. Tu się nie obejdzie niestety bez tego. Nie ma szans innej. No nie ma po prostu. Leż tu. Sorry, że w taki sposób, ale kopałem się po prostu tak, że nie dało się tego inaczej zrobić. Tak to bym to jakoś po cichutku starał się zrobić, a tutaj... Nie było jak. Przetrwanie. Okej. Okay. Gotowe. A, lekkie napromieniowanie. Radex. Zmniejszył się poziom napromieniowania. Oj, za to mamy nagrodę. Pistolet maszynowy. Ulepszenia w takich miejscach? Wow! Wait, what? Co tu jest w ogóle? Co tu się dzieje, że takie rzeczy nam dają?
O kurde. O kurde. O kurde. Nie no, dali nam tutaj sprzętu. Jakby tutaj zajść, to mógłby być coś z tego. Jeszcze mam coś, co mogę użyć, żeby... Okej. Okay. Ale te steampaki dają sporo. Czyli znalazłem tu jedną bombę. Może coś jeszcze? No, napromieniowane wszystko, to wiadomo. Że raczej nie będzie tu jakoś inaczej z tym, ale... No, przydwojone pieniądze. Dzień dobry panu szponu. Panu szponowi. Tu jest jakaś droga dalej. Dobrze idę? No dobrze idę. Niby jakaś tutaj droga dalej jest, ale czy to prawda? No tak sobie tutaj tylko przyszedłem. Już ponad załatwiłem. Zabity. Czyli co, tutaj wychodzi na to, że nie ma nic dalej. Po amunicję sobie wrócę innym razem. Tymczasem my stąd po prostu spierdzielamy. Mamy dwie bomby do znalezienia i plus dwie części. Dwie części do Idiego, no to jedną zaraz już idziemy sobie zrobić. Ja tutaj mówię, wspomogę się lekko tym, co ktoś już znalazł, żeby wiecie, no nie tracić czasu. Oczywiście będą jakieś tam przycięcia, bo... No bo nie da się wszystkiego tak od razu też tutaj tu. No, żeby takiego bardziej profesjonalnie wyglądało. Mam taką nadzieję przynajmniej, że tak możecie to mówić sobie odebrać. O kurde. Szybko to promieniowanie działa. Ale na szczęście... Szybko dosyć się je zbija. Także... Pierwszym takim punktem, który sobie odwiedzimy w tej chwili, jest dach Sandstone Tower. I koło właśnie tegoż budynku będzie się znajdował robocik AD. No i musimy teraz jeszcze zejść w dół, żeby za bardzo nie połamać. Teraz zrobię to tak jak trzeba. Ej, zaraz, to jest save w ogóle, którego ja wcześniej nie widziałem. Ale to jest tylko rewolwer. A może widziałem? Dobra, nieistotne. W każdym razie idziemy na dół, żeby otrzymać achieverka. Disabled, no. Dobra. Żeby otrzymać achievementa, teraz czas najwyższy wejść, zdaje się, że tutaj gdzieś. W tych regionach, w tych okolicach. Będzie się znajdować właśnie. Sprzęt, którego poszukujemy. Młotek. Ajajaj. Szczona woda. To jest gdzieś tutaj, to na pewno. Pila. To
To jest rura. O. A podpalaczem tam sypią. Jest nasz robocik. Obóz uleczaczy szperacza. Kamare de i. Dobra, bro, nie mają 5. Gdy jest twoim towarzyszem, zdobywasz premię 5, plus 5 do zadawanych obrażeń. No nieźle. Zostaje nam ostatni. Ostatni znajduje się gdzieś na trzeciej ulicy, czyli też niedaleko. Także możemy sobie chyba nawet podejść. Chociaż może lepiej będzie, jak sobie nie podejdziemy. Budynek komunalny na trzeciej ulicy. Chyba na trzeciej ulicy się to znajduje. A... To się znajduje chyba właśnie na trzeciej ulicy, tylko żeby dostać się do środka, to chyba żeśmy przeglądali, co nie? Przeglądaliśmy. Nie weszliśmy wcześniej do tych kanałów. Właśnie tu moja czujność została uśpiona. To teraz wejdź, sprawdź, co tu się dzieje. Dzień dobry. Ała. Niewdzięcznik. Wow, wow, wow. No niewdzięcznik, dosłownie. Gdzieś w tych regionach trzeba poszukać. O, jest nasz szperacz. Obwód ulepszeniowy do szperaczy. Celność z VAT. Dało mi się znaleźć wszystkie ulepszenia do Idiego. Teraz jeszcze bombki. Dwie. Także widzimy się za chwilę, kiedy to już dotrzemy tego, żeby znaleźć ten. Bo tak, te plakaty, jeden chyba dziennik mi został jeszcze u Ulyssesa do znalezienia, ale to nie jest takie istotne. Dobra, znalazłem jedną z tych bomb. Znajduje się ona już na samym początku właściwie. Bunker silosu rakietowego Hobby, bo tutaj zaczynaliśmy mniej więcej. Widzicie, macie tutaj pierwszą rakietkę, jedną z dwóch, którą znalazłem. Także... czas ją wysadzić. Dobra, patrzcie się oczy. Jesteśmy na mili kuriera. Dokładnie w tym miejscu. W okolicy tutaj. Tego. Tutaj jesteśmy, tak? Widzieliście już bombkę, że tam jest z tyłu? To dobrze. Bo ją trzeba wysadzić. Ale ile ja się naszykałem, to po prostu głowa mała. Dobra. Rozpadlina jest już w pełni oczyszczona ze wszystkiego rodzaju, znaczy no może nie ze wszystkiego rodzaju znajdziek, ale na pewno z tego, co chciałem, żeby było zrobione. Drobne napromieniowanie, nic specjalnego. Rozpadlina już nie jest nam potrzebna, do szczęścia. Coś trzeba było jeszcze się wybrać. Trzeba byłoby się jeszcze wybrać i zrobić miejsce, bo wyruszamy w takim razie do kolejnego miejsca. Aczkolwiek, znaczy, no miejsce mam, co nie, ale czekajcie, gdzie to się szło do Sierra Madre? Zwinięte studnie, gdzieś tutaj, co nie, tu jakiś bunkier taki był. Serunek. On się nazywał Opuszczony Bunkier BS. Bractwa Stali. W skrócie chyba. To był właśnie chyba ten bunkier. Wbijamy teren na Sierra Madre. Zaczniemy przynajmniej, bo no troszeczkę odcinka już minęło, ale... ale jakoś nie tak, wiecie, za mega dużo. Znajdź sygnał radiowy.
No ładnie. No ładnie, już nas porwali. Już nas porwali. Dobra, wyciszę sobie telefon. Tu zaraz będzie... I tylko tyle. Będzie słychać. Krwawa forsa. Foolishness about it lying in the middle of the city of the dead, buried beneath a blood-red cloud. A bright, shining monument luring treasure hunters to their doom. The world's most famous stars and entertainers were invited to its grand opening. An invitation was a sign of exclusiveness. The opening was supposed to symbolize a road to a brighter future, not just for the world, but for all who came to its doors. A chance for anyone to begin again. Except, the Sierra Madre never opened. The war froze it in time, like a big flashbulb going off. The grand opening, one big ending of humanity. It's still out there, in the wastes, preserved. Just waiting for someone to crack it open. But getting to it, that's not the hard part. It's letting go. Letting go? Nie będzie najtrudniejsze. Co oni gadają? Najtrudniejsze to będzie po prostu przetrwać tam. Chyba, no też nawet w sumie nie do końca. Elo! Teraz mnie dopadli. Ojciec Ilija. A kto mnie tu przyniósł? Get here. You walked into one of my traps in the Mojave, following the Sierra Madre signal. Now you're here with that collar on your neck. It's like that pit boy on your wrist, except filled with explosives. A little radio of the old world. Just needed some tune. Do what I say, and the collar will go off. Refuse, try and run, disobey me, I'll kill you and find someone else. There's no escape from here until I let you go. The sooner you accept your situation, the better. A w takim razie możesz mi powiedzieć, co ja tu robię? That structure you see above the fountain, the Sierra Madre Casino. You need to break inside. Get inside, avoid its traps. You'll need to gather a team. As I found, one cannot do it alone. W takim razie potrzebuję pomocników, by przeprowadzić ten skok. Kogo? Around the world are three other collars like yours. Collar 8, 12, and 14. Find all three and get them here to the fountain. Then we'll talk to them. And should you get any ideas about killing each other, taking the treasure of the Sierra Madre for yourself. A warning. All your callers are linked. One of you dies, you all die. If that's what it takes to make you cooperate, so be it. Dobra, znaleźć tą trójkę z wybuchowymi wybrzami i tutaj przyprowadzić. I've downloaded the instructions and markers on your Pip-Boy, in case you forget. And yes, I have access to that device on your wrist. Get the other three here after that. I'll have more instructions for you. Do this, I'll let you go. I'll let all of you go. To by było na tyle. If necessary, I will guide you through the villa's broadcast systems. If you get lost, return here and I'll direct you. I've downloaded instructions on an audio log to your Pip-Boy in case. Okej. Okay. Także ogólnie
Wow, ale fajna broń. Już mi się podoba. Znajdź obroże. No. Ło, daje trochę strzała. I kopaj ogólnie wszystko. Dzień dobry. Sztąd Sierra Madre. Musimy zebrać 500, także... Zbieramy każdego. Stone. A, czyli widzicie, tutaj w ogóle inaczej to działa. Masz coś na sprzedaż? Łe, przedwojenne pieniądze to nie chcę. Sztony. Ale tylko 500 znaleźć to szybko dosyć, jak ja na to, że ja kolekcjonuję wszystko. Może to nie tak łatwo będzie potem znaleźć. To może być ciekawie potem, z poszukiwaniami. O, tam jeszcze coś jest. Jest i kolejny sztan. Ten żarło. Kuchenka. Otwórz drzwi. A! Mam jedną spinkę tylko. Więc muszę uważać. Sztan Sierra Madre. Spinka druga. No proszę bardzo. Już mam 50. Właściwie nie robiąc wiele. O, tam są jeszcze sztony. O kurde, ale bym nie zwrócił uwagi. Ale pewnie tego więcej za... planowali niż to mam w tej chwili. Mam fajny strój swoją drogą. Hej, tam też są na dole sztony. Zanim pójdę dalej, to może je po prostu pozbierajmy. Tutaj nie pominąłem żadnych. Jest tu coś? A, apteczka. Czemu nie? Brudna woda. Brudna, nie brudna, ważne, że leczy. Dzielnica mieszkalna. Wow. Migasz duchu. Kurde. Ła. Może fałbie, jak dostanie, to się nauczy. Strzelasz coś? Aha. Aha. Jeden zgarnął. Nożowłócznia. Pobawimy się tym. Tak mi się wydaje coś, bo zbyt dużo to tutaj nie mamy do wyboru. Uf. Uf, uf, uf. Tanie żarcie. Mamy coś, żeby będzie... Nie, no nie mamy. Do tej mieszkalnej jeszcze wejdziemy, to spokojnie. Ja. Byliśmy wcześniej, nie? No to tutaj się przydało na razie biegać w tych okolicach. Karabin... Jaki?
automatyczny. O, o, to jest klasyka karabinka. I stary, dobry karabin. Nie, tędy nie idziemy. Tędy po prostu nie idziemy. Czyli tędy też nie. O! Zabiliśmy już jednego stworka tutaj. Ale dobrze. Dzielnica mieszkalna. Zobaczymy, co w dzielnicy piszczy. Bomba gazowa. A pieniążki. Ja to szybko zbiorę. Aktywuj. To dziwne wyglądające warsztat, gdy do niego podchodzisz. Na podajniku pojawiają się rzędy małych, holograficznych przedmiotów, schematów i list produktu, które ta maszyna może stworzyć i zapakować. Na boku widzisz dziurę z symbolem Sierra Madre. Nie wygląda ona, jakby była tam od początku. Aha, bo to przerabiane. O, nie, nie. Ja najpierw zbiorę sobie sam tych 500. Potem dopiero będę ewentualnie przerabiał coś. Spinki. Ale wiem, że tu już coś będzie można robić. To jest już jakaś informacja tutaj podstawowa. No prawie. No jeszcze troszeczku. No i się udało. To są jakieś skróty tutaj, czy... Dzień dobry. O, za duchu. Nawalajmy się z nim. Oj, oj, oj. Nie, to nie jest dobre. Dobra, wiecie co, tutaj sobie na razie zakończymy. Ja tutaj sobie może poznam lekko dodatek. I widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. I tak muszę trochę poprzycinać. Trochę mnie to zajmie, więc na razie.